27 uczniów z tomaszowskich szkół podstawowych oraz 42 uczniów z gimnazjów odebrało nagrody za wysokie wyniki ze sprawdzianów dla szóstoklasistów oraz z egzaminów gimnazjalnych, a także za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych. Uroczystość ich wręczenia odbyła się w czwartek 26 czerwca w sali obrad Urzędu Miasta. Jest to jedna z przyjemniejszych chwil naszej pracy, kiedy możemy wręczać nagrody tym wyróżniającym się, którzy również promują miasto podczas konkursów, jak również podczas spotkań, na których mogą pochwalić się swoimi osiągnięciami poza miastem. Uczniowie zostają wyróżnieni przede wszystkim za wysoki wynik na sprawdzianie. W przypadku szkół podstawowych jest to 39 i 40 punktów, czyli ten maksymalny górny pułap. Natomiast w przypadku gimnazjów jest to 90% prawidłowych odpowiedzi na egzaminie gimnazjalnym. Ponadto uczniowie są wyróżniani za uczestnictwo w konkursach organizowanych przez łódzkiego kuratora oświaty. Otrzymują nagrody laureaci i finaliści tychże konkursów, jak również laureaci konkursów, innych konkursów ogólnopolskich, które miały co najmniej dwa etapy pozamiejskim i pozaszkolnym miejscem. Ci uczniowie zostają przede wszystkim wyróżnieni. Chciałbym również przy tej okazji pogratulować wszystkim uczniom wysokich wyników w konkursach i na egzaminach, czy to gimnazjalnych, czy na sprawdzianie. Liczymy, że część z tych uczniów, ci, którzy nie są jeszcze absolwentami szkół podstawowych bądź gimnazjów, w następnym roku również będziemy mieć okazję ich nagrodzić nagrodami książkowymi. Przede wszystkim życzymy uczniom, by absolwenci dokonali trafnych wyborów, by byli w przyszłości zadowoleni ze swojej szkoły ponadgimnazjalnej, osiągali również tam wysokie wyniki, by ta młodzież była dobrze przygotowana, ponieważ będzie ona stanowić o sile naszego społeczeństwa i będzie tworzyć naszą historię. Gratulujemy i życzymy sukcesów uczniów na kolejnych etapach edukacji. Ksiądz mówił na religii, że nie wolno zazdrościć. Ale ja wam zazdroszczę. Zazdroszczę wam tych wakacji, które od poniedziałku będziecie mieć. Zazdroszczę tego, że możecie w Urzędzie Miejskim, za moich czasów takiej tradycji nie było, spotkać się z nami, z nauczycielami, z rodzicami i świętować, bo to dzisiaj wasze święto. Jesteście najlepszymi uczniami naszych szkół podstawowych, za co wam serdecznie dziękuję, że tacy jesteście. Gratuluję waszym rodzicom, waszym dziadkom, waszym babciom, waszym nauczycielom, dyrektorom szkół. To zaszczyt dla mnie wręczać nagrody. Zbliża się taki upragniony czas, czas wakacji i z tego to właśnie powodu chciałbym złożyć wam jak najserdeczniejsze życzenia, byście wyjeżdżając byli pełni nadziei na przeżycie wielkich, wspaniałych przygód, a wracając mogli właśnie powspominać ten dobrze spędzony czas. I życzę tego, byście byli bardzo rozważni i ostrożni, bo oczywiście każdy wyjazd to także i ileś niebezpieczeństw, więc oby nikogo nic złego nie spotkało. I zapraszam za rok, nie rok, a za kilka miesięcy do powrotu do szkół z nowymi siłami, nową energią i osiągania wielu, wielu sukcesów.